Siemanko, dzisiaj przyszło trochę nowych części i części w trakcie polerki i Rama wróciła z malowania. Tutaj jest napęd licznika, nowa świeca, korek oleju. Obejmy jakieś. Fajka nowa, mocowanie licznika, piersie, nie, co to jest? Uszczelka kolanka, kolanko, gumy na nóżki nowe, firunko z kazji nowe, guma z tyłu na bagażnik, licznik nowy, pręt nowy do hamulca tylnego, nóżka do tyłu, linka, ślimaka, dwie dętki, tutaj jest osłona łańcucha, nowe śruby do silnika, uchwyt do tłumika, jak to się nazywa, zamek do pokrywy bocznej, nowa opona, kostka, zaraz ją lepiej pokażę, instalacja, pokrowiec na siedzenie, tak, noże był, nowa lampa. Tutaj już wszystko pokazałem. Tak. Tutaj jest nowy starter. Oryginalna kostka do niego, nowa. Wag pomalowany już został, teraz lekka polerka. Lakier candy, korek taki jaki był, boczek jeden, tej drugi, tutaj lusterko to nie u niego, no i tutaj są te części, to przyszła nowa kierownica do niego na wzór starego, tej części w polerce, mianowicie całe pół piasku, tylko bęben z całą kostką hamulcową, kierownicę to już mówiłem, pokrywa na bęben, mocowania błotnika przedniego, uchwyty na kierunku skazy, jakoś tak, już tak do końca nie pamiętam tego, a to są cypany do kierownicy, no. To te są do błotnika, nie wiem co to jest w ogóle, to jest do innego hamulca chyba, nowe mocowania do kierunkowskazów. To co mam jeszcze raz? Tam, już na wieczorne. Lagi po lekkiej polerce, rama z malowania, przednia skorupa lampy, osłona łańcucha. Nie dźwigienka, tylko hamulec nożny, cały stelaż, mocowanie na lampę, mocowanie na kierunkowskazy, półka, przełączniki do świateł, mocowanie tłumika, dwie dźwigienki i co to jest? To jest pod bagażnik gdzie? Od dołu. To pod bagażnik. Czekaj, to mam. Nowa opona na tył, bo z przodu jest jeszcze dobra. Biernik ładny. Koła po lekkiej polerce. Teraz widać. I zgadnijcie w komentarzach, co stoi pod tą plandeką. To pozdro.